Cześć, witajcie. Dzisiaj wędkowanie z moim kolegą Michałem. Będą szczupaczki, zapraszam na film. Dobra, zostawię ci prawo pierwszego rzutu. Tak wiesz, wzdłuż ścinki, w te. Rzucaj, kropę, to zjem. Trudno, dobra. Tu u nas w Polsce się ludzie też boją dużych przynęt. Kurde, bronie, jest! Ale bombną! Ale nie duży. Wariant. A, spoko. Nie, luz. Hoppa! Zobaczcie, mamy zbója pierwszego. To taki nawet chyba będzie już w miarek. Zobacz, calutką zastał. Calutka guma wewnątrz. W pysku. Aj. Weź no poszukaj mnie tam, tych szczypiec. Puść. No, gdyby tak nie skoczył w ostatnim momencie, to... Kurwa mać. To by nie było problemu. A tak biedaczek dostał po skrzelu i to mocno. Ja przypuszczam, że już nic z niego nie będzie. Daj no podbierak. Spróbujemy go włożyć do podbieraka. Może jeszcze odżyje, ale nie liczę tutaj na wiele. Zobaczymy. Damy mu chwilkę w podbieraku. Ale tak przypierdził, to aż kurde, cała wenda zadrżała. Nie pomyliłbyś tego z glonem. No dobra, słuchajcie, mimo że to skrzelo mocno ucierpiało, to jest szansa, że może przeżyje. Nie wiem, tak myślę, czy by go wypuścić, czy jeszcze podtrzymać. Na razie jest ok. Mogłem go faktycznie w ten podbierak wpakować, by może tak nie ucierpiał wtedy. No cóż, to co mówisz, chcesz czy nie? Nie no, przeżyje to wypuść. Wydaje się, że przeżyje. To dobra, to go puścimy. A niech sobie hula. Trochę kamerkę poprawimy. Okej, no to płyń. Ale najedzony. O, popłynął bez problemu. Choć dość mocno to skrzewo dostało, ale może nie będzie tak źle. Woda chłodna. No. Ale walnięcie. Ale pusto. Sprawdźmy, czy są zęby jakieś na gumie. Nie, guma jest świeża. O, zobu, kurwa, jak przydzwonił. Tu. To był kozak. Serio? No. To jest świeży temat, teraz właśnie. Zobaczcie, jak tutaj zasadził konkret. Niestety jakimś cudem się nie zaczepił. Szkoda. W swojej siedzibie. Jak mu się skończy hajs, to wsiada w ciężar. Jest! Ale bombnięcie od razu. Przy wpadnięciu przynęty. Chodź, to ale maluszek. Zobaczcie, i mamy kolejnego szczupaczka. Ach. Puść. Taki mały, na taką gumę, pistolet taki, 45 cm gdzieś. Uciekaj. Znaczy taki maluszek, dobra, już uciekaj. I tak sobie widzicie, po tych krzoczkach rzucamy.
i wcale nieduże rybki się wyciągają. Niestety, nic większego nie chce się pojawić. Zdarzają się takie ładne. Tutaj to piękny te okoń, jak wjeżdżałem, takie czerwone, krwisto-czerwone płetwy, brzuchy pomarańczowe. Grzyby kolejny temat, kurwa, jaki. I to dosłownie wychodzić tylko za... Jest! O, ten ładniejszy. No. Oj, to... O, zakotłował. Elegant. Podbieraka go? No, chyba tak. A zakotłował. No, chłopaku, to jest to. Czekaj, tu. O, taka 60 plus. Czekaj, okej. Okay. To już ładna rybka. No. I proszę, proszę, można? Można. Jak to mówią, machaj będą, ryby będą. Jest konkret ryba. 65 będzie lekko, jak nie pod 70 nawet. Gdzie to? Trzeba. Trzeba go wyhaczyć jakoś tak w cywilizowany sposób. Okej. Daj na podbieg. Podbieraku go trochę zostawimy we wodzie. Na moment jeszcze dojdzie do siebie. Tak jest, już odpłynie za moment. Dobra. Słuchajcie, wypuszczamy rybę. Chyba, że chcesz. Nie. Znaczy to jest takie dobre 65 cm. A myślę, że może więcej, ale już nie będziemy go tutaj męczyć i mierzyć. O! Niech ucieka. Jak widzieliście, coś tam się zadziało. Na sam koniec bardzo ładna rybka wyjechała tak na oko. 65 pod 70 nawet podchodziła. Michałowi niestety nie udało się nic złowić. Miał jedno fajne branie, ale słabo przycięte, także nie wyjechała żadna ryba u niego. Ale uczy się chłopak, mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej. Teraz pracuję w Szwecji. Tam są rybki, może się tam lepiej nauczy łowienia niż tu u nas na tym bezrybiu czasem. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie lajka. Jeśli chcecie być na bieżąco, wbijcie sobie subskrypcję. Tu na dole jest guziczek. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.